Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji się kłania. W Europie dzieją się sprawy fundamentalne. Mamy konflikty pomiędzy państwami członkowskimi, pomiędzy instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi. Mamy dosyć daleko idące zmiany w władzy w Europie, jeśli chodzi o pozycję poszczególnych instytucji, takich jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy coraz bardziej emocjonujące spory, ale też sprawy takie jak unijna polityka klimatyczna, które mogą wywrócić świat, jaki znamy, do góry nogami. O tym wszystkim bardzo mało się mówi. Szeroka publiczność często o tych fundamentalnych sprawach w ogóle nie wie albo otrzymuje jedynie bardzo uproszczony, zbyt uproszczony, żeby móc realnie zrozumieć obraz tej rzeczywistości. Dlatego postanowiliśmy zorganizować cykl debat na ten temat, które mają Państwu przybliżyć te kluczowe sprawy. Od zmian instytucjonalnych w Unii po integrację gospodarczą i wyjść naprzeciw temu problemowi, że toniemy w mroku niewiedzy, proszę Państwa. I z tego względu uruchamiamy w Nowej Konfederacji we współpracy z Komisją Europejską taki cykl dyskusji na ten temat, do których Państwa serdecznie zapraszamy. Są one częścią konferencji o przyszłości Europy, w ramach której również Państwa zachęcamy do brania udziału, wyrażania swoich opinii. Mamy nadzieję, że choć trochę uda się te fundamentalne sprawy dziejące się na naszym kontynencie, w naszej Unii przybliżyć, z Państwem przedyskutować. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz gorąco Państwa zachęcamy do wypowiedzenia się na temat tego, co sądzicie na temat naszej obecności w Unii Europejskiej w ramach konferencji o przyszłości Europy. Możecie to zrobić klikając w link pojawiający się właśnie teraz w prawym górnym rogu ekranu i znajdziecie go również w opisie poniżej naszego filmu. A ja tradycyjnie zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz zasięgowych komentarzy i łapek w górę. Dajcie znać, co sądzicie. Zapraszam do debaty. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na debacie Nowej Konfederacji pod tytułem Jaką drogą podąży unijna integracja gospodarcza? Ja nazywam się Marcin Fruścier, jestem absolwentem studiów doktoranckich nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim i przez ostatnie lata miałem również przyjemność współpracować z Nową Konfederacją przy organizacji wydarzeń, a także pisać w tematyce integracji europejskiej. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę poprowadzić dzisiejsze spotkanie. I zanim rozpoczniemy część merytoryczną, pozwolę sobie przedstawić naszych dzisiejszych znamienitych gości, a więc są z nami dzisiaj profesor Katarzyna Pisarska, założycielka oraz przewodnicząca Rady Fundacji Europejskiej Akademii Dyplomacji. Pani profesor jest również współzałożycielką oraz przewodniczącą Rady Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego, gdzie pełni rolę dyrektor programowej Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Jest również profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej, a specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, polskiej polityce wschodniej oraz w dyplomacji publicznej. Witam serdecznie pani profesor. Witam serdecznie pana, witam państwa. Jest z nami również pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, który jest socjologiem, politologiem i historykiem. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuje w Katedrze Polityk Unii Europejskiej. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym. I pan profesor jest również współpracownikiem Nowej Konfederacji. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam również. Mamy dzisiaj także wśród panelistów doktora Jakuba Sabulskiego, doktora nauk ekonomicznych i wykładowcę w Szkole Głównej Handlowej. Doktor Jakub Sabulski jest ponadto kierownikiem zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Specjalizuje się w finansach publicznych oraz polityce energetycznej i innowacyjnej państwa. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. I last but not least, pani Marta Makowska,
analityczka w programie Unia Europejska PISMU. Zajmuje się polityką instytucjonalną i gospodarczą Unii Europejskiej, zatem wspólnym rynkiem, cyfryzacją, nowymi technologiami oraz polityką przemysłową. Jest absolwentką politologii Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy serdecznie Pani Martę. Dzień dobry Państwu. Cóż, myślę, że możemy już przejść do tej części merytorycznej. To pierwsze pytanie, które chciałbym Państwu zadać, jest związane z taką pewną koncepcją, która funkcjonuje w naukach o integracji europejskiej i która mówi, że integracja pogłębia się w rezultacie kryzysów, które dotykają kontynent i wymagają podejmowania działań na poziomie ponadnarodowym. W ostatnim czasie takim kryzysem była niewątpliwie pandemia koronawirusa. Stąd chciałbym właśnie rozpocząć od tego pytania. Czy pandemia spowodowała Państwa zdaniem pogłębienie integracji, a być może odsłoniła ukryty dotychczas egoizm członków wspólnoty? I jako pierwszą chciałem poprosić panią profesor Pisarską. Dziękuję serdecznie. Ja może bym zaczęła od tego, że należy pamiętać, że takim głównym celem powstania projektu europejskiego jeszcze w latach 50. to był jednak cel bardzo polityczny, nie gospodarczy, a więc cel uniemożliwienia kolejnych wojen między państwami członkowskimi. I obraliśmy do realizacji tego celu, mogliśmy w różny sposób do tego podejść, ale obraliśmy narzędzia ekonomiczne, integrację ekonomiczną poprzez tworzenie najpierw strefy wolnego handlu, Unii Celnej, wspólnego rynku, a w końcu Unii Ekonomicznej i Walutowej. Natomiast oprócz tych elementów ekonomicznych, tak jak Pan powiedział, faktycznie kryzysy wymuszały na Unii Europejskiej coraz bardziej podejmowanie takich działań z polityk, które z ekonomią nie muszą mieć albo nie mają wiele wspólnego. I ten kryzys pandemiczny zaskoczył wiele państw członkowskich, zaskoczył nas wszystkich bez wątpienia, ale też zaskoczył Unię Europejską, która w traktacie z Lizbony ma w obszarze polityki zdrowotnej jedynie wspierające kompetencje w stosunku do państw członkowskich. A więc pandemia w rozumieniu traktatów, jeżeli by patrzeć tylko na traktaty, no to była sprawa de facto i obowiązek państw członkowskich. Oczywiście wiemy, że w rzeczywistości wiązała się ona z bardzo wieloma utrudnieniami, również związanymi ze wspólnym rynkiem, z kwestiami podróżowania, więc Unia Europejska musiała podjąć się rozszerzenia, jakby na to nie patrzeć, swoich kompetencji w tym obszarze na prośbę państw członkowskich. I to, co się wydarzyło i to, co w zeszłym roku widzieliśmy, ja oceniam raczej jako dalsze pogłębianie się integracji europejskiej. Sam fakt, że Unia Europejska zajęła się po pierwsze sprawą krytycznych zasobów, takich jak maski, respiratory. Powstał plan właściwie takiego europejskiego, wspólnego trzymania takich najbardziej potrzebnych rzeczy w przypadku pandemii. Potem były kwestia szczepień. Państwa członkowskie zdecydowały się wspólnie jednak negocjować z firmami farmaceutycznymi kwestie związane z kupnem tych szczepionek. Potem, żeby nie ograniczać wolności i żeby przywrócić pełną działalność wspólnego rynku. Zaproponowano certyfikaty unijne, z których dzisiaj korzystamy i które pozwalają nam w dosyć swobodny sposób, właściwie swobodny sposób poruszać się po Unii, jeżeli jesteśmy zaszczepieni, mamy ważny test lub przechorowaliśmy w ostatnich 6 miesiącach. Więc właściwie ostatni kryzys udowodnił to, co każdy kryzys w Unii Europejskiej powodował, czyli dalszy pogłębianie się tych procesów integracyjnych. Nie dlatego, że tak jest widzimisię Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, czy nawet jakichś instytucji jak Europejski Bank Centralny. Zresztą to też jest ciekawa kwestia euroobligacji, tak, które również są skutkiem jakby pandemii. Po raz pierwszy jeszcze przejdziemy do tej kwestii. Tak, ale podsumowując już tylko króciutko, to de facto to państwa członkowskie wymusiły na Unii Europejskiej działanie, bo powiedziały, a gdzie jest Unia?
Tak? I to musi być zrobione wspólnie. Więc ja uważam, że COVID właściwie pomimo początkowych takich reakcji, co mamy zrobić, de facto pokazał po raz kolejny pogłębianie się integracji. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja też tutaj nawiązując do tych egoistycznych reakcji państw członkowskich, miałem na myśli takie początkowe działania, czyli na przykład zablokowanie możliwości eksportu artykułów ochronnych, prawda, takich jak maseczki, do innych państw członkowskich, no w obawie, że nie wystarczy ich w państwie, które posiada te zasoby. I też tutaj taka dyskusja się odbyła, prawda, czy jest to działanie uzasadnione, no ale z pewnością był to jakiś taki przejaw właśnie tego podstawowego egoizmu, a być może po prostu no, realizacji interesu narodowego poszczególnych państw członkowskich. I może też teraz spytam o to samo pana profesora. Jak pan właśnie postrzega, jaki obraz pandemia przyniosła, jeśli chodzi o integrację europejską? Czy rzeczywiście w jakiś sposób nas jeszcze bardziej skierowała w kierunku pogłębiania integracji, czy też pokazała no, pewne granice, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć, jeśli chodzi o interesy wewnętrzne, interesy narodowe państw członkowskich. Panie profesorze. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Odpowiadając na pana pytanie, powiedziałbym w ten sposób. Pandemia po raz kolejny ujawniła nie tylko egoizmy narodowe, jak to pan ujął, ale również coś, co w gruncie rzeczy towarzyszy integracji europejskiej od bardzo długiego czasu. Pewną rywalizację pomiędzy dwoma modelami integracji, taką bardziej scentralizowaną lub federacyjną i bardziej subsydiarną, zdecentralizowaną, która pozostawia kompetencje, zresztą zgodnie z traktatami państwom członkowskim. Pani profesor powiedziała bardzo dobrze, że w zakresie zdrowotnym Unia Europejska nie ma w zasadzie kompetencji poza pewnymi uzupełniającymi kompetencjami, przynajmniej w świetle traktatów. I okres pandemii został wykorzystany przez instytucje europejskie, ale również wszystkich tych polityków, którzy marzą o federacji w Europie albo chcieliby bardziej scentralizowanej Europy. W związku z tym poniekąd wbrew zapisom traktatowym starano się wykorzystać ten kryzys, żeby przesunąć kompetencje do Unii Europejskiej, właśnie poniekąd odbierając je państwom członkowskim i wzmacniając instytucje europejskie. I ten spór trwa do dnia dzisiejszego, dlatego że zapewne Państwo wszyscy o tym dobrze wiecie. W tej chwili bardzo jest intensywna dyskusja w Unii Europejskiej między państwami członkowskimi, między instytucjami europejskimi. Jest taki pomysł Komisji Europejskiej, który właśnie dokładnie odpowiada tej wizji centralizacyjnej lub federalizacyjnej, czyli przesunięcia czy wzmocnienia Europejskiego Centrum, czy kompetencji Europejskiego Centrum do spraw zapobiegania i kontroli chorób. To jest taka agencja europejska, która między innymi w czasie pandemii pojawiły się pomysły, propozycje, żeby ją wzmocnić, żeby ona mogła po prostu skutecznie odpowiadać na wyzwania pandemiczne. I z jednej strony są siły tak jak parlament, jak komisja, które właśnie chcą wzmocnić, czyli centralizować władzę, tak, na poziomie europejskim, ale napotyka to bardzo poważny opór wśród państw członkowskich, które nie chcą, przypomnę, wbrew traktatom, przesuwać w sposób nieformalny władzę do tej agencji, dlatego że po prostu uważają, że to są kompetencje narodowe i nie chcą, żeby jakaś agencja europejska mówiła państwom członkowskim, co one mają robić, jak się przygotowywać. Czyli tutaj są dwa modele funkcjonowania takiej agencji. W ramach tego modelu subsydiarnego integracji europejskiej ta agencja miałaby pełnić funkcje pomocnicze, czyli
zbierać informacje, prowadzić pewnego rodzaju monitoring, przestrzegać przed różnego rodzaju zagrożeniami, doradzać instytucjom europejskim, ale nie miałaby kompetencji władczych. Natomiast ten projekt komisji i popierany przez Parlament Europejski polega na tym, że władza tej agencji zostałaby bardzo poważnie rozszerzona i ona w związku z tym miałaby możliwości wydawania poleceń instytucjom narodowym, żeby zrobiły to albo tamto, żeby w ten czy inny sposób się przygotowywały do różnych zagrożeń zdrowotnych. No i na to właśnie państwa członkowskie gremialnie nie chcą się zgodzić, dlatego że one zablokowały ten projekt komisji. Ten projekt komisji nie wychodzi z Rady, nie idzie do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie ma konsensusu w państwach członkowskich, czyli zgody większości kwalifikowanej, na to, żeby w ten sposób wzmacniać tę agencję. To jest tylko przykład tego, o czym rozmawiamy. W gruncie rzeczy on pokazuje dwie kompletnie inne wizje. I nawet jeżeli wizję rozwoju integracji w przyszłości, i nawet jeżeli popatrzymy na tą dewizę Moneta, że integracja będzie się rozwijać przez kryzys, no to mieliśmy bardzo poważny kryzys. I oczywiście on był asumptem do różnego rodzaju działań. Rozumiem, że później będziemy mówić na przykład o tych instrumentach fiskalnych, które zostały znowu scentralizowane w jakimś tam stopniu, po to, żeby chronić Europę, zwłaszcza południe strefy euro, przed ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi skutkami pandemii. Ale w innych obszarach widać blokadę. Widać, że konkurują ze sobą te dwie wizje rozwoju integracji europejskiej i ci, którzy są zwolennicy centralizacji lub federalizacji, jak ktoś inny by ich nazwał, nie uzyskują w kryzysie, nawet tak potężnym, wystarczających argumentów, żeby przekonać wszystkich do realizacji własnej wizji. Tylko z jedną rzeczą się nie zgodzić. To znaczy pan profesor podkreślił bardzo słusznie, że państwa członkowskie zablokowały pomysł, który komisja dała, ponieważ to państwa członkowskie koniec końców decydują o agencji, która by miała w opinii państw członkowskich zbyt szerokie kompetencje. Natomiast we wszystkich innych kwestiach związanych z walką z koronawirusem, łącznie z Funduszem Odbudowy, państwa członkowskie nie tylko zgodziły się na rozszerzenie kompetencji Unii Europejskiej, ale aktywnie o nią zabiegały. Czy to w kwestii szczepień, czy to w kwestii Funduszu Odbudowy, euroobligacji. Gdyby któreś z państw członkowskich się nie zgodziło na to, to by się nie wydarzyło. Więc jeżeli postępuje proces przekazywania szerszych kompetencji pozatraktatowych Unii Europejskiej, to dokonuje się tylko i wyłącznie rękami państw członkowskich. Mhm. Dziękuję pani profesor też za tutaj tą reakcję, bo chciałem właśnie to tak skomentować, że pojawiła się tutaj nam pewna rozbieżność zdań i mam nadzieję, że też w ciągu debaty ona jeszcze zostanie w jakiś sposób tutaj podkreślona, wyjaśniona. Rzeczywiście tutaj rodzą się takie dwie wizje, gdzie pani profesor mówi, że to państwa członkowskie inspirują działania instytucji europejskich i w jakiś sposób domagają się podejmowania działań na poziomie ponadnarodowym, podczas gdy pan profesor, mam wrażenie, tutaj stawia taką tezę, że to instytucje unijne, przede wszystkim Komisja Europejska, jakby same przydzielają sobie pewne kompetencje, no i to napotyka opór, może nie wszystkich, ale jak rozumiem niektórych. Ale bez decyzji Rady takich kompetencji Komisja nie może mieć, może proponować. Komisja ma jedynie i wyłącznie możliwość propozycji, proponowania, tak? Natomiast bez zgody Rady Unii Europejskiej, bez większości kwalifikowanej, a w niektórych obszarach nawet decyzji wszystkich państw członkowskich bez większości kwalifikowanej, to instytucje unijne nie są same w sobie w stanie rozszerzać własne kompetencje. Tutaj przepraszam, czy ja też mogę skomentować, bo pani profesor... To pani profesor, tak bardzo wypowiedzi. Krótko proszę, żeby też jeszcze pozostali tutaj paneliści mieli okazję się do tego sporu odnieść. Dobrze, ale czy ja mogę skomentować? Proszę bardzo. Dziękuję. Otóż nie ulega wątpliwości. Po pierwsze to, że instytucje europejskie, które zwłaszcza promują tą wizję centralizacji Unii Europejskiej i chciałyby zwiększać własne, poszerzać własne kompetencje, czasami poza traktaty, tak? Takie instytucje jak Parlament, jak Komisja,
wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, w tym właśnie kryzys pandemiczny, do tego, żeby inicjować pewnego rodzaju działania po to, żeby osiągać swój cel, czyli zwiększać władzę w Unii Europejskiej i promować taką centralizacyjną wizję integracji europejskiej. Natomiast oczywiście, czy to zostanie zrealizowane, czy nie, zależy od konsensusu lub większości kwalifikowanej pomiędzy państwami członkowskimi. W niektórych sprawach ten konsensus został osiągnięty, chociaż wcale nie było ten konsensus osiągnąć łatwo. My pamiętamy, jakie były potężne dyskusje na temat chociażby tego Next Generation EU, tak, tego Funduszu Odbudowy. Wcześniej była propozycja uwspólnotowienia długu. Ona została zablokowana między innymi dlatego, że uzgodniono tą kompromisową propozycję tego Funduszu Odbudowy. Także to państwa członkowskie kłóciły się bardzo mocno i nie udało się osiągnąć optymalnych propozycji, tylko propozycje kompromisowe. A w przypadku tego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób na razie póki co nic się nie udało osiągnąć właśnie ze względu na blokadę państw członkowskich. Dobrze, no to w takim razie tutaj jestem bardzo ciekawy, jak się nasi pozostali prelegenci wypowiedzą. I może teraz poprosiłbym panią Martę Makowską o taki komentarz. No, co nam pokazała pandemia? Czy rzeczywiście jest ze strony państw członkowskich takie wezwanie do pogłębienia się integracji i przerzucenia pewnych nowych kompetencji, może właśnie w obszarze ochrony zdrowia na poziom ponadnarodowy, czy też właśnie mogliśmy zaobserwować no, zamykanie się państw członkowskich, przynajmniej na tym pierwszym etapie pandemii? Dziękuję serdecznie. Ja myślę, że możemy obserwować i to zjawisko, o którym pan mówi, w postaci zamykania się i w postaci pogłębienia integracji jednocześnie. To nie są tak naprawdę przeciwstawne ze sobą tendencje. I tutaj ta niezgoda, trochę taka symboliczna, która wyszła pomiędzy panią profesor Katarzyną Pisarską a panem profesorem Grossy, pokazuje też, że jest za wcześnie, żeby powiedzieć, jakie skutki tak naprawdę pandemia ma dla dalszej integracji gospodarczej, ponieważ ona stała się katalizatorem pewnych ruchów, pewnych tendencji, powstały zręby Unii Zdrowotnej, ale z drugiej strony mamy do czynienia z tym, co podkreślił pan profesor Grossy, zablokowana jest teraz inicjatywa przekazania większych kompetencji do unijnej agencji. I to jest, ja bym powiedziała, że to jest sedno problemu integracji europejskiej w bardzo wielu dziedzinach, bo jeżeli chcemy pogłębiać integrację, musimy siłą rzeczy albo dokonywać harmonizacji różnego typu przepisów sektorowych na poziomie państw członkowskich, tak żeby one były spójne, albo musimy, bądź jednocześnie w pewnym zakresie musimy przekazywać większe kompetencje agencjom, instytucjom ponadnarodowym, unijnym. Ja z mojej takiej działki obserwuję ten dylemat, te problemy, jakie są w obszarze zwłaszcza polityki cyfrowej. I tutaj toczone są w tej chwili bardzo poważne debaty wobec takich dwóch aktów legislacyjnych, akcie o usługach cyfrowych, akcie o rynkach cyfrowych, które te procesy legislacyjne też nabrały tempa za sprawą pandemii, bo pandemia pokazała nam, oprócz rzeczy stricte zdrowotnych, też jaką rolę w globalnej gospodarce odgrywają firmy internetowe, firmy Big Techu, jaką mają pozycję nie tylko rynkową, nie tylko wartości ich, nie tylko tak naprawdę dochody, ale też mają ogromną pozycję, coraz większą pozycję polityczną tak naprawdę ze swoim dostępem do naszych wrażliwych danych, do danych też komercyjnych, które kapitalizują. Więc tutaj też mamy do czynienia z takimi dylematami, ile kompetencji w rękach państw członkowskich, na przykład w obszarze regulowania tego, co jest szkodliwą treścią czy nielegalną treścią, bo tutaj przepisy nie są jednoznaczne i kto i na jakich zasadach ma usuwać na przykład tego typu treści z internetu. No a właśnie tym, jak duży zakres przekazać kompetencji Komisji Europejskiej, żeby jednak te przepisy wobec największych firm były spójne na terenie jednolitego rynku. Ja tutaj odnosząc się też do tego właśnie jednolitego rynku, chciałabym podkreślić, że
Pandemia w pierwszym momencie, co mogliśmy zaobserwować, to była ta, o czym Państwo tutaj, zwłaszcza Pan moderator mówił, takiej bardzo reakcji, takiej chaotycznej reakcji państw członkowskich. Mieliśmy do czynienia z taką chaotyczną reakcją państw członkowskich, która zaskutkowała tak naprawdę tym, że strefa Schengen przestała funkcjonować. Doszło do przerwania różnego typu łańcuchów dostaw. Rynek, powstał szereg barier na rynku wewnętrznym i tutaj te bariery, które dołożyły się do już istniejących barier na rynku wewnętrznym, stanowiły poważny problem dla funkcjonowania w ogóle integracji gospodarczej, ale w toku prac, czy to Rady Europejskiej, czy tutaj w ogóle dialogu pomiędzy instytucjami poszczególnymi Unii Europejskiej, doprowadzono do zniesienia części tych barier już na przestrzeni tego roku z kawałkiem, który mamy od początku pandemii, i do wypracowywania, czy też dostrzeżenia na razie konieczności powstania nowych mechanizmów działania kryzysowego, który by ochronił na przykład rynek jednolity przed podobnymi wstrząsami w przyszłości, przed lepszą identyfikacją, skuteczniejszą identyfikacją tych barier i lepszym przepływem informacji pomiędzy państwami członkowskimi. Więc tak reasumując i zbierając trochę to wszystko do jednego worka, powiedziałabym, że ta pandemia jest ogromną szansą do stworzenia nowych instrumentów unijnych, pogłębienia tej integracji w wymiarze gospodarczym, w wymiarze politycznym, ale jak pokazały kryzysy ostatniej dekady w Unii Europejskiej, czy to kryzys finansowy, czy zwłaszcza kryzys migracyjny z 2015 roku, nie jest oczywiste, że uda się porozumieć w gronie 27 teraz państw i opracować te skuteczne mechanizmy, które zostaną z nami na dłużej. Mhm. Bardzo dziękuję Pani Marto. Rzeczywiście tutaj odnosząc się do tego, co Pani powiedziała, myślę, że takim dobrym przykładem jest utworzenie tych korytarzy dla handlu na granicach, prawda? Aby ten ruch był płynny. I teraz chciałbym oddać głos Panu doktorowi i też właśnie poprosić go o ocenę właśnie skutków pandemii na tą integrację gospodarczą, ponieważ wiem, że to jest jakby specjalizacja Pana doktora. Tak, dokładnie. Ja będę oceniał wyłącznie z perspektywy tej gospodarczej. I tu wydaje mi się, że sprawa jest dosyć ewidentna, to znaczy pandemia pogłębiła integrację gospodarczą wewnątrz Unii Europejskiej, a takim tego wyrazem jest przede wszystkim Fundusz Odbudowy. Ale ja zwrócę uwagę na dwie inne rzeczy. Po pierwsze, w trakcie pandemii znacząco wzmocniła się narracja o tym, że Unia Europejska potrzebuje własnych źródeł dochodów, innych niż bezpośrednie wpłaty państw członkowskich. I tu przede wszystkim podatki na poziomie unijnym. To znaczy kwestia globalnego CIT-u, co prawda wyszła ta propozycja przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych i Bidena, ale Unia Europejska nad nią pracowała, Komisja Europejska nad nią pracowała i także ma tutaj swój udział i w zasadzie istnieje zgoda wewnątrz państw Unii Europejskiej, nawet tych, które są uznawane za wewnętrzne raje podatkowe, jak Irlandia chociażby, na to, żeby ten globalny, minimalny CIT wprowadzić. Ale rozmawia się także o innych podatkach i Komisja Europejska pracuje chociażby nad granicznym podatkiem węglowym. Więc ta kwestia bardzo przyspieszyła właśnie w trakcie pandemii. Czyli jakby, bo to też jest pytanie, na ile pandemia przyspieszyła tą zmianę. Wydaje mi się, że przyspieszyła, że to nie było tak, że to się zadziało po prostu samoistnie. Jednak ten moment, impuls był istotny. I drugie takie miejsce, obszar, w którym nastąpiło znaczące przyspieszenie, to jest polityka klimatyczna. To znaczy Unia Europejska oczywiście prowadzi politykę klimatyczną od wielu lat, ale jednak w trakcie pandemii, po pandemii, w trakcie tego typu kryzysów zawsze potrzebna jest jakaś nowa narracja, nowa szkoła, nowa narracja. I w centrum tej nowej narracji, absolutnym centrum tej nowej narracji jest dzisiaj polityka klimatyczna, jest dzisiaj klimat. I w tym zakresie także integracja gospodarcza, w tym sensie wymogi Unii Europejskiej i też starania państw członkowskich Unii Europejskiej znacząco się pogłębiły. Dziękuję, panie doktorze.
Tutaj pan doktor poruszył właśnie kwestię uwspólnotowienia długu. My ją mieliśmy zostawioną na ostatnie pytanie, ale ponieważ wydaje mi się, że to jest rzeczywiście taka kwestia zasadnicza, jeśli chodzi o tą integrację gospodarczą, a wiemy przecież, że właśnie uwspólnotowienie długu nastąpiło w rezultacie próby zapewnienia takich narzędzi finansowych, które pozwolą na odbudowę gospodarek europejskich, ponieważ te środki, które zostaną do państw członkowskich skierowane z Funduszu Odbudowy, będą musiały być spłacone, tak? Te kredyty, które zostaną wzięte na ten cel, będą musiały zostać spłacone w dłuższej perspektywie czasu. I proponuję, abyśmy przeszli teraz do tej kwestii, ponieważ dla wielu obserwatorów, my też pisaliśmy o tym na łamach Nowej Konfederacji, właśnie Fundusz Odbudowy i ten element dotyczący wspólnych obligacji Unii Europejskiej jest postrzegany jako taki moment przełomowy, jeśli chodzi o integrację. Jak wiemy, wspólny dług, czy właśnie uwspólnotowienie długu kiedyś było takim właśnie momentem przełomowym, jeśli chodzi o powstawanie Stanów Zjednoczonych Ameryki, więc tutaj pojawia się pytanie, czy nie będziemy mieli w dłuższej perspektywie czasu podobnego efektu w ramach Unii Europejskiej. I chciałbym się właśnie zapytać, jak państwo postrzegają ten krok, właśnie kwestię uwspólnotowienia długu, jakie spowoduje to w dłuższej perspektywie reakcje ze strony państw członkowskich, ponieważ wiemy, na co zwrócił uwagę pan doktor, że za tym ruchem kryje się właśnie wprowadzenie nowych źródeł dochodów własnych Unii Europejskiej. Wiem, że tutaj planowana jest opłata od odpadów niepoddawanych recyklingowi, a w dalszej perspektywie graniczny podatek węglowy, podatek cyfrowy oraz podatek od transakcji finansowych. Mówi się również o tej kwestii właśnie w tym wypadku europejskiego czy unijnego CIT-u, tej stawki minimalnej. Więc tutaj może pytanie do pani profesor. Czy pani uważa właśnie za taki przełomowy moment w integracji gospodarczej, który spowoduje później być może pewne reperkusje i dalszą integrację polityczną? I czy uważam, że jest to moment hamiltonowski Unii Europejskiej? Możemy przyjąć tą narrację. Znaczy, Amerykanie by powiedzieli the jury is out, czyli nie można jeszcze ocenić, czy faktycznie ta decyzja przyspieszy federalizację Unii, czy nie przyspieszy. Natomiast zwróciłabym uwagę, że te państwa, które się sprzeciwiają takiej federalizacji, w tym Polska, zgodziły się jednak na ten krok i zgodziły się na niego świadomie. I trzeba by było zapytać, w jaki sposób to jest spójne z jakby polityką w innych obszarach, gdzie tą federalizację się krytykuje, czy krytykuje się kwestie nadrzędności prawa europejskiego nad polskim i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiem tak, ja z jednej strony byłam zaskoczona, że to się udało. O takim uwspólnotowieniu długu mówiliśmy już w 2011 roku, kiedy Grecja przechodziła bardzo poważny kryzys finansowy, kiedy mówiono o bankructwie tego kraju, wyjścia Grecji ze strefy euro, gdzie właściwie na poziomie politycznym podjęto decyzję, że Grecja jednak nie wychodzi, chociaż na poziomie ministrów finansów decyzja już właściwie była, że powinna wyjść. I wówczas Niemcy absolutnie skrytykowały pomysł takiego uwspólnotowienia długu, który zrównoważyłby wówczas sytuację w strefie euro. A tutaj po kryzysie podjęto zupełnie inne działania. Może to wynikać przede wszystkim z tego, że na razie to uwspólnotowienie jest jednak bardzo ograniczone. Ono tylko i wyłącznie dotyczy zapożyczonych czy pożyczonych z rynków pieniędzy, które mają służyć odbudowie po COVID-zie, ale z całą pewnością problem, z którym mierzy się strefa euro, czyli problem tego, że polityką monetarną zarządza Europejski Bank Centralny, podczas gdy polityki fiskalne w dużej mierze, czy właściwie całościowo są zależne od państw członkowskich i te ewentualne zadłużenia, przekraczanie kryteriów konwergencji przez państwa członkowskie sprawiają, że cała strefa euro na tym cierpi, ten dylemat, on w jakiś sposób musi być w końcu rozstrzygnięty. I już ten kryzys w 2011 pokazał, że
On naprawdę rozsadza strefę euro od środka. Więc to są takie małe kroki w stronę wspólnej polityki fiskalnej. Oczywiście o takiej możemy marzyć, jeżeli ktoś marzy wiele lat od dzisiaj, ale nie wydaje mi się, że to są najważniejsze rzeczy związane z takim przyspieszeniem integracji. Ja myślę, że w najbliższych miesiącach i tym roku, i tutaj na pewno pan doktor Sawulski będzie w stanie więcej powiedzieć, zobaczymy ogromne przyspieszenie w kwestii europejskiej polityki energetycznej. Tak? Już dzisiaj kraje takie jak Polska wymagają, aby Unia robiła wspólnie więcej na obszarach rynków energetycznych. Były przecież pomysły, że ta Komisja Europejska, tak jak negocjuje traktaty z państwami trzecimi, negocjowała kontrakty gazowe na przykład z Gazpromem. Więc tutaj nastąpi wielkie przyspieszenie i jeszcze jeden obszar, mnie bardzo osobiście bliski, mianowicie polityka zagraniczna, a więc jeden z tych filarów polityki Unii politycznej, tak? Brakuje Unii wspólnego wielkiego budżetu, polityki fiskalnej, armii, ale też nie mamy jednej polityki zagranicznej i po raz pierwszy są bardzo poważne dyskusje na temat tego, żeby politykę zagraniczną również objąć większością kwalifikowaną głosu w Radzie Unii Europejskiej, a więc w tym obszarze, który przecież jest w samym sercu suwerenności państw członkowskich, zrezygnować z jednomyślności i pozwolić na to, żeby jednak to głosowanie większościowe w przypadkach, przynajmniej w większej ilości przypadków było stosowane. Więc znowu podsumuję tylko, że pandemia, ale też skutki postpandemiczne na rynkach energetycznych, na rynkach globalnych, zmiany globalne wymuszają na całym świecie większą regionalizację, większą ściślejszą integrację i Unia Europejska będzie się integrować bardziej, a nie mniej i chyba nawet te głosy tutaj nas wszystkich nie pozostawiają złudzenia co do tego. Dziękuję bardzo pani profesor. Ja to jeszcze może dodam jedną rzecz, ponieważ też jakby częścią tego funduszu odbudowy no jest również to, że Komisja Europejska jakby zyskała tu możliwość weryfikowania czy też oceniania krajowych planów odbudowy, czyli no w jakimś tam stopniu również kontrolowania właśnie kwestii związanych z odbudową po pandemii, właśnie z kwestii gospodarczych, więc tutaj też jeszcze to dorzucam to pytanie do dyskusji, czy jest to jakiś dodatkowy właśnie element, gdzie Komisja Europejska jako instytucja ponadnarodowa uzyskała, czy też sama sobie przydzieliła dodatkowe właśnie kompetencje, jeśli chodzi o ocenianie tych krajów. Rada Europejska również ma tutaj znaczenie w procesie implementacji krajowych planów odbudowy, nie zapominajmy o tym, bo jeżeli istnieją obawy co do tego, że pieniądze przez państwa członkowskie nie są wydawane zgodnie z celami, które zostały zawarte w krajowych planach odbudowy, może zaistnieć sytuacja, że zostanie poddany te wydatki, które państwo dokonuje, zostaną poddane głosowaniu na forum Rady Europejskiej i pieniądze nie zostaną przekazane. Ja właśnie na razie tutaj mówię o tym takim pierwszym procesie, jeśli chodzi o zatwierdzenie, a też no mówię nie przypadkowo, ponieważ no, jesteśmy w Polsce i też wiemy, że akurat Polska ma problem z uzyskaniem takiej akceptacji. Oczywiście wszyscy tutaj sobie zdajemy sprawę, że jest to też pewne napięcie, niekoniecznie jeśli chodzi o wartość taką gospodarczą tego planu, ale też chodzi o kwestie polityczne. Więc no, może pytanie teraz do pana profesora właśnie, jak pan profesor to postrzega, jak pan postrzega właśnie kwestię uwspólnotowienia długu, czy rzeczywiście jest to no, krok w stronę federalizacji i czy właśnie ta federalizacja, jeżeli tak, to czy dokonuje się właśnie na polu tej integracji no, gospodarczej, być może tutaj właśnie jeśli chodzi o kwestię radzenia sobie z kolejnym kryzysem, którym jest pandemia. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na cztery aspekty ekonomiczne kryzysu pandemicznego. Na niektóre spośród nich tutaj moi przedmówcy zwrócili uwagę, ale inne chciałbym jakby dołożyć od siebie, jakby uznając, że one mają również bardzo duże znaczenie. Pierwszy i najważniejszy to jest ten, o którym już myśmy tutaj dyskutowali, czyli centralizacja, zwiększenie centralizacji zarządzania antykryzysowego, ale szerzej politykami europejskimi w wielu segmentach,
tutaj moi przedmówcy wspominali o przyspieszeniu, tak, na przykład w polityce klimatycznej, energetycznej. Czyli to nie tylko chodzi o ten Next Generation EU i nową opłatę od plastiku, tak, czy tak zwany podatek europejski, jako pewnego rodzaju postęp centralizacji w sferze fiskalnej, ale też taką centralizację jakby na innych polach, w innych obszarach polityki europejskiej. Ja się zgadzam z tym, że to jest skutek tego ostatniego kryzysu. Tutaj na marginesie, odpowiadając na te pana pytanie o uwspólnotowienie długu, specjaliści jakby rozróżniają różne kategorie wspólnego długu i tutaj jedną z najważniejszych kategorii jest tak zwane uwspólnotowienie długu, czyli że na przykład dług państwa włoskiego staje się wspólny dla wszystkich pozostałych państw członkowskich albo państw strefy euro. To jest uwspólnotowienie w takim klasycznym rozumieniu. I oczywiście ono nie nastąpiło. Natomiast nastąpiło coś, co jest nazywane wspólnym długiem, czyli zaciąganym przez instytucję europejską, przez Komisję Europejską w imieniu wszystkich państw członkowskich i pod zastaw wieloletnich ram finansowych. Jest jakby inna kategoria, ale na przykład też mówi się o wspólnym długu, jakiejś formie wspólnego długu poprzez działanie polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. Więc mamy w gruncie rzeczy bardzo wiele różnych kategorii. Ja zgadzam się z tym, co powiedziała pani profesor Pisarska, że to Next Generation EU, ten fundusz odbudowy, on jest takim mniejszą kategorią wspólnego długu niż na przykład to uwspólnotowienie, które było dyskutowane w czasie pandemii, tak, i wcześniej były bardzo duże dyskusje właśnie, żeby wprowadzić tą na większą skalę również pod względem jakościowym. Niemniej oczywiście następuje pewnego rodzaju centralizacja w zakresie fiskalnym i to jest przesunięcie w kierunku tak zwanego federalizmu fiskalnego. Tak? Więc to jest to jakby odpowiedź na bezpośrednio na pana pytanie. I to jest ta pierwsza tendencja. Teraz jeśli chodzi o trzy kolejne. Druga, moim zdaniem, ważna tendencja to jest taka, że problemy strefy euro przestają być tylko i wyłącznie problemami strefy euro. Zostają rozsmarowane, ta odpowiedzialność za południe strefy euro zostaje przekazana wszystkim pozostałym państwom członkowskim. I my jako Polska partycypujemy w Funduszu Odbudowy, w Next Generation EU, którego nie będziemy największym beneficjentem, bo największym beneficjentem tego funduszu są kraje południa Europy plus Francja. Kraje dużo bardziej bogatsze. Jednocześnie ta operacja się dokonuje poprzez zmniejszenie polityki spójności, tak? Bo budżetu polityki spójności w stosunku do poprzedniej perspektywy. Więc mamy takie przekierowanie funduszy ze wschodu na południe, dlatego że strefa euro staje się jakby najbardziej palącym problemem. I to jest drugie zjawisko, moim zdaniem będzie się pogłębiać dalej. Trzecie zjawisko to jest próba zwiększenia akumulacji kapitału przez państwa centralne w dużym stopniu z obszarów peryferyjnych w Unii Europejskiej, czyli na rynku wewnętrznym. Jak państwo doskonale wiecie, generalnie rzecz biorąc, korporacje, które przychodzą do Polski, inwestują w Polsce, odprowadzają różnego rodzaju zyski do swoich siedzib w obszarach centralnych, czyli chociażby przede wszystkim w Europie Zachodniej, w Niderlandach, w Francji, w Niemczech. I to jest ten, można powiedzieć, transfer kapitału z peryferii polskich, no bo cała Europa Środkowa ma taki status. Czasami w ten sposób się określa w naukach politycznych ten obszar. Otóż ten proces zostanie wzmocniony. I jak on jest wzmocniony? Przede wszystkim, jeśli chodzi o usługi klasyczne, to już mieliśmy wcześniej tą nowelizację dyrektywy o pracownikach delegowanych, czyli ograniczenie
polskiej czy środkowoeuropejskiej konkurencyjności na rynku wewnętrznym w zakresie tych podstawowych usług. Po to, żeby ta akumulacja przede wszystkim odbywała się na Zachodzie, a nie u nas. Akumulacja kapitału. W tej chwili mamy bardzo ciekawy projekt dyskutowany w Unii Europejskiej, tak zwana Unia Rynków Kapitałowych, czyli wprowadzenie liberalizacji usług, ale finansowych, tych bardziej zaawansowanych. Ona będzie skutkować akumulacją kapitału w największych centrach finansowych na Zachodzie. Frankfurt, Berlin, Paryż, Amsterdam. Kosztem jednak tych, w jakimś tam stopniu kosztem oczywiście, względnym kosztem właśnie tych obszarów peryferyjnych. I mamy ten projekt transformacji klimatycznej, to jest też projekt, który ma wiele różnych obszarów, które możemy analizować, byśmy powiedzieli funkcjonalności, które stanowią cel, dlaczego ten projekt jest wprowadzany. Jedną z tych funkcjonalności znowuż jest przepływ kapitału ze wschodu na zachód poprzez wymuszenie na peryferiach Unii Europejskiej zakupu technologii, których one nie mają, u partnerów zachodnioeuropejskich. Więc my będziemy ponosić koszty tej transformacji nie tylko dlatego, że płacimy za te zezwolenia, prawda, na emisję CO2, ale również dlatego, że musimy zakupić u naszych partnerów z Zachodu niezbędne do tej transformacji, a bardzo kosztowne technologie. I to jest oczywiście też przykład, w jaki sposób ta rewolucja klimatyczno-energetyczna będzie w pewnym sensie zasysała kapitał od nas, czyli w gruncie rzeczy uboższych krajów, które nie będą zresztą miały tej rewolucji w pełni, a nawet w części kompensowanych, bo te fundusze są europejskie, pomocowe na rzecz tej transformacji, minimalne w stosunku do polskich potrzeb, a w tej chwili, jak wiemy, jest dyskusja o tym, żeby w ogóle wszystkie fundusze zawieść. Natomiast ten główny strumień funduszy będzie przechodzić jakby od nas w stronę Zachodu. I to jest ten trzeci proces. Tutaj, to jest ten na trzeci chwilę proces. Może postawić przecinek, czy jeszcze... A jeszcze jeśli mogę, to bardzo krótko. Bo widzę, że tutaj też pani profesor się zgłasza, także... Ja wiem, ale proszę mi łaskawie pozwolić dokończyć wypowiedź, bo jeszcze mi został jeden proces, na który chciałem zwrócić uwagę. Bardzo ważny. O tym już była też wcześniej mowa, ale to zostało zintensyfikowane. Przede wszystkim ustami polityków francuskich. Otóż mowa o tak zwanej technologicznej suwerenności, czy suwerenności europejskiej, czyli budowania autonomicznych zasobów technologicznych Europy, tym razem w stosunku do konkurentów światowych. Tak? To też przyspieszyło w czasie pandemii. Przykładem jest taki projekt europejskiej chmury, czyli ta tak zwana Gaia X. Ale ten losy tego projektu są bardzo ciekawe, one pokazują, że ta ambicja autonomii strategicznej czy suwerenności strategicznej w obszarze technologicznym w zasadzie jest bardzo trudna do zrealizowania, a w zasadzie niektórzy twierdzą, że niemożliwa. To znaczy zależność technologiczna firm europejskich jest już tak duża od konkurentów zewnętrznych, że one w zasadzie nie chcą kosztownej ścieżki uzyskania autonomii strategicznej czy suwerenności technologicznej. I właśnie dokładnie to widzimy w Gaia X, kiedy korporacje europejskie same oponują przeciwko wydatkom na rzecz alternatywnej technologii, a wolą wchodzić w kooperację chociażby z korporacjami amerykańskimi, po to, żeby, bo to jest jak gdyby dla nich bardziej optymalny model biznesowy funkcjonowania, i przeciwstawiają się własnym politykom, na przykład francuskim czy innym, którzy ich jak gdyby próbują namówić do tego wysiłku technologicznego na rzecz zbudowania autonomicznej europejskiej technologii. Więc ten projekt Gaia X napotyka na gigantyczne trudności. W zasadzie w tej chwili już jest, odbywa się nie pod hasłem zbudowania suwerenności technologicznej europejskiej, tylko adoptowania
technologii zewnętrznych i pewnej symbiozy europejsko, na przykład amerykańskiej w dziedzinie technologicznej. To, jeżeli się przypatrzeć szczegółom, jest bardzo interesujące. Czyli także po prostu takie zbyt rygorystyczne regulacje, które mogą powodować różne ograniczenia dla producentów wewnętrznych na rynku Unii Europejskiej. Pani profesor zgłaszała tutaj ad vocem. Bardzo, bardzo szybciutko. Słuchając pana profesora Grossa, no, trzeba powiedzieć, czas wychodzić z Unii. Czas wychodzić z Unii. Każdy element, gdybym nie specjalizowała się w integracji europejskiej, no to panie profesorze, no przekonałby mnie pan, że już nic dobrego dla Polski nie czeka. Czeka nas transfer kapitałów, transfer technologiczny, będziemy tylko za to płacić i jeszcze będziemy długi Włochów i Greków spłacać. Co oczywiście nie jest... jest częściowo prawdą, natomiast w żaden sposób nie pokazuje prawdziwych korzyści, które Polska ma z członkostwa i bycia częścią wspólnego rynku i częścią Unii Europejskiej. Pierwsza rzecz i najważniejsza, transfer kapitału jest czymś, co się dokonuje od lat 90., od 89. roku i będzie się dokonywał, nawet jeśli w Unii nie będziemy. Czy pan myśli, że nie następuje transfer kapitału z Ukrainy do ośrodków, które inwestują na Ukrainie z Amsterdamu, z Paryża czy z Londynu? Oczywiście, że on się dokonuje. Z tą różnicą tylko, że Ukraina nie ma nic do powiedzenia na temat stanowienia prawa wewnątrz wspólnego rynku i nie ma w żaden sposób możliwości wpływania na właśnie kwestię tego, czy polscy pracownicy mają takie prawa, czy mają inne. Poza tym z tego korzystają też nasi eksporterzy. Proszę sobie wyobrazić, że nasze firmy również eksportują i również te podatki, które czy te zyski, które na wspólnym rynku uzyskują, transferują z powrotem do Polski. To też się zdarza i myślę, że tutaj mamy ekonomistów, mogą powiedzieć, że nie są to wcale małe liczby. Natomiast jeśli chodzi o transfer technologii, to jest oczywiste, kiedy przechodziliśmy z gospodarki centralnie planowanej w 80. roku do gospodarki wolnorynkowej, ileż my kupiliśmy technologii i transferu technologicznego się dokonało. Ileż na tym Amerykanie zyskali, Francuzi zyskali, Koreańczycy zyskali. Mogę panu, możemy miliardy. To by się i tak dokonało, ponieważ potrzebowaliśmy zrobić tego transferu technologicznego przeskoku. Dzisiaj ten przeskok musi nastąpić w obszarze energetycznym. I teraz tylko mądre rządy mogą sprawić, że nie tylko nie stracimy, ale zyskamy długofalowo na tym transferze technologii, który potrzebny nam jest. Być może to wcale nie będzie transfer energetyczny, na przykład energii jądrowej z Francji, tylko z Korei. Czy wtedy mamy zerwać relacje z Koreą, bo to Koreańczycy na tym zyskają pieniądze? Więc bardzo bym przestrzegała przedstawienia jakby jednostronnej tylko wybiórczej perspektywy na integrację europejską, z której by wynikało, że nagle Polska przestanie, członkostwo Polski przestanie mieć sens w wspólnym rynku, pomijając to, że do dzisiaj jesteśmy nadal największym beneficjentem funduszy wspólnotowych i wielu naszych partnerów na Zachodzie uważa by po prostu za pewną niewdzięczność, tak, że w momencie, kiedy jest jakakolwiek wizja tego, że trzeba kontrybuować również dla innych państw, to Polska mówi my nie. Tak, my nie, bo nam się należy, jak nam się należy, ale jak trzeba już coś wspólnie zrobić, to nas już to nie obchodzi. Zostawię to tu. Czy ja mogę ad vocem? Dosłownie krótko. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w swojej wypowiedzi moją intencją nie było nawoływanie do polexitu i to jest nadinterpretacja mojej treści, mojej wypowiedzi. Ja mówiłem o pewnych czterech tendencjach, które ujawniły się pod wpływem kryzysu pandemicznego, które dotyczą w gruncie rzeczy zarządzania ekonomicznego w Unii Europejskiej. Natomiast czy to będzie korzystne dla Polski, czy to będzie korzystne dla kogoś innego? Oczywiście mówiłem o pewnych procesach, natomiast z całą pewnością te koszty, że tak powiem, przede wszystkim powinni obliczać decydenci, którzy właśnie współtworzą politykę europejską. I w przypadku polskich decydentów namawiałbym ich do tego, żeby zwiększyli argumentację na rzecz szerszej skali rekompensaty kosztów transformacji energetycznej i klimatycznej w Polsce. Dlatego, że w tej chwili ambicje polityki europejskiej, do których jesteśmy proszeni, żeby się przyłączyć, żeby je realizować, są nieadekwatne do naszych możliwości
i zarówno budżetowych, finansowych, a przede wszystkim mogą obniżyć konkurencyjność polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw zagranicznych funkcjonujących na polskim rynku, ale przede wszystkim uderzą w społeczeństwo polskie, które jest znacznie uboższe niż społeczeństwa w Europie Zachodniej. W związku z tym choćby te wszystkie obliczenia, które są dość oczywiste, bo przez ekonomistów wielokrotnie wskazywane, powinny skłonić stronę zachodnioeuropejską, skoro jest tak ambitna pod względem agendy klimatycznej, do tego, żeby zamiast grozić blokadą wszystkich pieniędzy dla Polski, raczej zwiększyć finansowanie tej transformacji klimatycznej lub, skoro nie chcą finansować tego w większym stopniu, to w takim razie powinni umożliwić Polsce wyłączenie się z tej agendy lub przynajmniej to, co prosił zresztą pan premier Morawiecki w zeszłym roku, wydłużenie okresu dostosowań do ambitnej agendy klimatycznej, ponieważ my w sensie obiektywnym nie mamy takich zasobów finansowych, żeby w tak szybkim tempie osiągać te elementy. To nie jest dyskusja na temat polexitu, tylko to jest dyskusja na temat tego, czy kogoś stać na realizowanie polityki europejskiej, czy nie, i jak ułatwić tym narodom uboższym realizowanie tej agendy. Mm-hmm. Możemy iść dalej, jeśli chodzi właśnie też to pytanie do pozostałych panelistów. Tutaj dziękuję panie profesorze za ten komentarz. No i tutaj parafrazując słowa pani profesor, chciałbym spytać pana doktora, czy jeśli chodzi właśnie o kwestie gospodarcze, czy czas wychodzić z Unii, czy czas myśleć o tym no, realistycznie? Jak to wygląda właśnie z perspektywy gospodarczej? Nie czas wychodzić. Unia daje nam ogromne korzyści bycie w Unii. Też wydaje mi się, że profesor Grosse zwraca raczej uwagę na pewne, może trochę przekoloryzowując pewne aspekty, z których są rzeczy, które także tracimy. To jest koszt bycia w Unii Europejskiej, one także są. Przykład tego kapitału, transferów kapitału, który wypływa z Polski, no on jest bardzo wymowny, dlatego że po to, żeby ten kapitał był transferowany z Polski, on musiał najpierw do nas napłynąć w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które stworzyły miejsca pracy, które dały transfer technologii, które pozwoliły rozwinąć się także polskim firmom. Część tych zysków, które te firmy osiągają w Polsce, jest tutaj reinwestowane, co pokazują dane NBP, a część jest w postaci dywidend transferowany za granicę. Natomiast stopa tych dywidend, czyli jakby odsetki, zyski, które ponoszą te firmy w stosunku do wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nie są jakieś nadzwyczajne. Także nie można powiedzieć, że na zagraniczny kapitał, na podstawie danych, nie można powiedzieć, że zagraniczny kapitał jakoś nadzwyczajnie nas drenuje i też nie wydaje mi się, panie profesorze, żeby ta tendencja akurat o wzmocnieniu tego procesu drenowania miała jakieś uzasadnienie akurat w tym momencie. Natomiast odniosę się też do dwóch innych tendencji, o których pan wspomniał, bo one są na pewno ważne. Pierwsza to jest kwestia przesunięć tego, na czym koncentruje się w tej chwili geograficznie Unia Europejska. Pan powiedział, że państwa południa Europy i Francja to są państwa znacznie bogatsze od Polski. Poza Francją to nie jest prawda. To znaczy państwa południa Europy już są albo na tym samym poziomie, albo biedniejsze od Polski, poziomie rozwoju, albo biedniejsze od Polski. Grecja jest biedniejsza, Portugalię właśnie prześcignęliśmy w ubiegłym roku. Do Włoch i Hiszpanii trochę nam jeszcze brakuje, ale też już jesteśmy blisko. To już nie są państwa na pewno nieznacznie bogatsze od Polski. I to jest właśnie sedno tego, co się zmieniło w Unii Europejskiej w ostatnich 15 latach. Dlatego, że to jest drugi kryzys gospodarczy w ciągu zaledwie 13 lat, kiedy najbardziej cierpią te same państwa gospodarcze. I państwa Europy Środkowo-Wschodniej już się doganiają, a nawet je przegoniły. I to jest oczywiście bardzo trudne, ale to też zmienia ciężar nacisku na to, na które państwa, którym państwom w ramach na przykład właśnie funduszy nowej perspektywy finansowej albo funduszu odbudowy, do których państw Unia Europejska będzie chciała najbardziej kierować swoją pomoc. To z perspektywy Polski jest pewnie nie jest rozwiązaniem idealnym, no ale musimy się też z tym pogodzić, skoro są państwa w tej chwili od Polski w gorszej sytuacji w Unii Europejskiej, no to my byliśmy przez ostatnie 15 lat w tej pozycji. Teraz to akurat dobrze, że są państwa, czy dobrze, że Polska się szybko rozwija po prostu. To jest tego konsekwencja.
I jeszcze jedna tendencja to jest kwestia tej technologii, transferu technologii energetycznych. Także o tym wspominała profesor Pisarska. Na tym polega rozwój, że technologie transferują się z zagranicy do naszego kraju. My coś tam uszczkniemy, nasze firmy zaczynają się uczyć, a potem same zaczynają w tych obszarach działać. Gdybyśmy zamiast ignorować politykę klimatyczną Unii Europejskiej przez ostatnie 15 lat, gdybyśmy rzeczywiście mocno się uznali, że to jest nieodwracalny trend i mocno się w nią zaangażowali, zamiast inwestować w przestarzałe technologie węglowe, to jestem przekonany, że dzisiaj mielibyśmy więcej firm, które są rozwinięte w zakresie produkcji, wytwarzania i wszystkiego, co trzeba dostarczać do transformacji energetycznej. Mielibyśmy więcej firm, które będą sprzedawałyby swoje produkty za granicą. Tak niestety ignorowaliśmy tę politykę klimatyczną przez wiele lat i dzisiaj faktycznie w tych łańcuchach dostaw jesteśmy słabo obecni. Ale jest jeden łańcuch dostaw, w którym nasza obecność jest całkiem duża, jednocześnie technologia w Unii Europejskiej rozwija się bardzo szybko. To jest morska energetyka wiatrowa. I to jest bardzo duża szansa dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla północnej części naszego kraju, na to, żeby przywrócić siłę naszych nadmorskich miejscowości taką przemysłową. Dlatego, że w tej chwili mniej więcej polskie firmy są w stanie dostarczać 50% wartości łańcucha przy budowie morskiej farmy wiatrowej. To jest bardzo dużo. I uczestniczą także w wielu projektach zagranicznych i w Polsce także planuje się 8 gigawatów, to też jest sporo, do 2040 roku, że ta technologia będzie dawała energię. Więc to jest obszar, miejsce, w którym udział w tej polityce klimatycznej, transformacji energetycznej Unii Europejskiej może być dla nas korzystny. Mhm. Dziękuję bardzo panie doktorze. Oddaję już głos panie Marcie Makowskiej. Natomiast tutaj mój komentarz jest taki, że być może my już po prostu zaczynamy prowadzić tę dyskusję, która była nieunikniona w sytuacji, kiedy z beneficjenta netto kraju, który był tym beneficjentem netto w Unii Europejskiej, powoli przechodzimy właśnie w rolę płatnika netto i być może musimy się z tym zmierzyć jako społeczeństwo, też jako eksperci i jakoś się do tego właśnie zacząć odnosić, jakoś się przyswajać, tak, tą kwestię i być może też wypracować polityki, które właśnie będą dla nas korzystne już w tej nowej roli. Pani Marto, bardzo proszę o pani komentarz. Ja również zacznę od ad vocem do słów pana profesora Grosse, chociaż wiele już zostało powiedziane przez panią profesor Pisarską, pana doktora Sawłyskiego, ale tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o ten trend przesuwania pieniędzy z Europy Środkowej na Europę Południową, chciałabym, żebyśmy, i tutaj głównie do naszych widzów, którzy oglądają to i może nie specjalizują się w integracji europejskiej, nie mieli dwóch porządków, to znaczy nadal mamy wieloletnie ramy finansowe, gdzie polityka spójności odgrywa ogromną rolę i tutaj Polska jest nadal największym beneficjentem wieloletnich ram finansowych. Te liczby, te dotacje, które do nas spływają dla poszczególnych regionów, bo też bardzo ważnym aspektem przydzielania środków pomoc na rozwój, na wyrównywanie poziomu rozwoju wewnątrz Unii jest podział na regiony, z którego wynika, że w Polsce też jest bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o poziom rozwoju, tego nadganiania Europy Zachodniej pod kątem PKB per capita i tak dalej, to tutaj nadal Polska otrzymuje duże pieniądze, ale oczywiście na przestrzeni tych ostatnich lat, od momentu od 2004 roku, wszystkie regiony wzbogaciły się i to zostało już powiedziane. Natomiast mamy Fundusz Odbudowy, który jest nie tylko, który nie rządzi się tymi samymi prawami, co wieloletnie ramy finansowe. To są dotacje i pożyczki dla państw członkowskich, które mają nie tylko pomagać państwom redukować skutki pandemii, chociaż też, i tutaj Polska podawana jest przecież jako przykład państwa, które stosunkowo dobrze gospodarczo poradziło sobie z pandemią, dlatego też te środki z Funduszu Odbudowy nie są tak szerokimi strumieniami do nas przekazywane, ale jest to też taki impuls do polityki
do polityki inwestycyjnej dla państw członkowskich, żeby one inwestowały te środki w transformację zieloną i cyfrową, co w dłuższej perspektywie czasowej ma dać szansę utrzymania konkurencyjności Unii Europejskiej na obszarze globalnym. To jest jedna kwestia, bo też tutaj bardzo ważną uwagę chciałabym poczynić, mówiąc o różnego typu dychotomiach wewnątrz Unii Europejskiej, państw różnych regionów, czy dychotomii państwa członkowskie versus instytucje unijne, które mają sobie przypisywać większe kompetencje, trochę popadamy w uproszczenia i tracimy obraz szerszej sytuacji, szerszych problemów, przed jakimi stoi Unia Europejska, które są na poziomie globalnym. To są problemy wynikające z tendencji protekcjonistycznych, gospodarczych, zmian w handlu międzynarodowym, postępu technologicznego, jaki się dokonuje poza Unią Europejską i tych nowych technologii, które nam gdzieś uciekają. I my tutaj, ta integracja gospodarcza jest, zwiększona integracja gospodarcza jest konieczna, żeby utrzymać ten poziom dobrobytu tak naprawdę, do jakiego w Unii Europejskiej jesteśmy przyzwyczajeni i tego poziomu rozwoju gospodarczego. Więc to jest ten taki big picture, którego nie możemy absolutnie tracić z pola widzenia, rozważając i rozmawiając o tych wewnętrznych tarciach w Unii Europejskiej. Jeszcze ad vocem trzeciej i czwartej tendencji, o których rozmawiał pan profesor Grosse, to znaczy Unia Rynków Kapitałowych, która zwiększy dostęp, która scentralizuje te finanse w państwach Europy Zachodniej. Unia Rynków Kapitałowych też ułatwi dostęp do kapitału firmom z Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej, a wiemy, że zwłaszcza jeśli chodzi o firmy typu startup, czy w ogóle firmy, które zajmują się innowacjami w gospodarce, nowymi technologiami, dostęp do kapitału w naszej części Europy jest wciąż ograniczony. No i czwarty punkt, jeśli chodzi o transfer technologii i absorbowanie różnego typu technologii. Pamiętajmy, że istnieje coś takiego w Unii Europejskiej też jak projekty o szczególnym znaczeniu. To ma taką niewdzięczną nazwę IPCEI i to są inicjatywy, gdzie państwo członkowskie współpracują bardzo ściśle, a w zasadzie firmy z tych państw członkowskich, to są w zasadzie partnerstwa publiczno-prywatne i Polska jest między innymi członkiem takiego bardzo dużego projektu kilkunastu państw w dziedzinie baterii elektrycznych i to też jest przyczynek do rozwoju dla naszych rodzimych firm, do transferu technologicznego nie tylko w jednostronnego, ale w każdą stronę, do powstawania miejsc pracy i do rozwoju naszej gospodarki, więc o tym też nie zapominajmy. Jeszcze jedno ad vocem, jeśli chodzi o technologiczną suwerenność Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że ten koncept od samego początku jest trochę niejasny i stąd wynika wiele nieporozumień wokół tego tematu. To znaczy rozumienie technologicznej suwerenności, takie jakie wydaje mi się Komisja Europejska miała na uwadze, to było rozumienie większej sprawczości w dziedzinie technologii, ale nie zamykania się na partnerów z zewnątrz, ponieważ wydaje mi się, że nikt nie ma złudzeń, że Unia Europejska nie jest w stanie od A do Z wypracować pewnych technologii, no chociażby tych takich gorącego tematu półprzewodników. My tutaj jako Unia Europejska chcemy zwiększyć swój światowy udział w produkcji półprzewodników, ale tak naprawdę ani nie mamy know-how w tym obszarze, ani produkcja nie odbywa się w Unii Europejskiej, więc my tak naprawdę dążymy do tego, żeby zbudować pewne trwałe sojusze z państwami, którym ufamy pod względem politycznym, z którymi dochodzi do pewnej komplementarności na poziomie gospodarczym, gdzie te nasze zasoby mogą się uzupełniać i doprowadzić do pozyskania jakiejś wartości dodanej, zwłaszcza vis-a-vis gospodarki chińskiej. To jest, no nie ukrywajmy, jakby ten koncept suwerenności
cyfrowej i też w ogóle szerzej autonomii strategicznej w różnych obszarach gospodarczych jest trochę skierowany na współpracę z państwami takimi like-minded, ale przeciwko tendencjom autorytarnym państw takich jak Chiny, więc to tak z grubsza wygląda. Ale wydaje mi się, że ten przykład GAIA-X też jest takim symptomem tego, że z projektu, który zainicjowany przez Francję i Niemcy miał być projektem stricte europejskim, okazało się, że tutaj nie ma za bardzo kontentu wystarczająco, żeby utrzymać go tylko na poziomie europejskim. Stąd doproszono partnerów ze Stanów Zjednoczonych, ale też i z Chin, bo Alibaba również jest członkiem stowarzyszenia GAIA-X, co oczywiście przekłada się niestety na większą rolę amerykańskich koncernów, jeśli chodzi o kierunki rozwoju dalej tego przedsięwzięcia. Ale z drugiej strony daje Unii Europejskiej pewien rodzaj możliwości oddziaływania globalnego na to, na jakich zasadach będą tworzone dominujące systemy chmurowe, tak, obliczeń i przechowywania danych w chmurze. Mówiąc w skrócie, Unia Europejska stara się, żeby zasady i wartości, które są dla nas kluczowe, chociażby z domeny poszanowania praw prywatności danych i wysokich standardów ochrony danych, żeby te zasady rozlały się na obszar dużo większy niż Unia Europejska. Dzięki. Pani Krzysztof, bardzo. Tak, panie profesorze, proszę bardzo, a ja już szykuję kolejne pytanie, już takie podsumowujące. Proszę bardzo. To, bo tutaj kilka osób się jak gdyby ustosunkowało do mojej wypowiedzi. Ja tylko chciałbym wyjaśnić może jedną albo dwie, doprecyzować jakby swoje stanowisko w dwóch sprawach. Pierwsza to ten trend przesuwania czy transferów ze wschodu Unii Europejskiej na południe strefy euro. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że czym innym jest płatnik netto, tak zwany, w ramach wieloletnich ram finansowych. Po prostu klucz obliczeń tego jest inny niż do obliczania płatnika netto w ramach funduszu odbudowy. Bo jak Państwo na pewno doskonale wiecie, bardzo istotnym kryterium, które wpływa na to, kto jest płatnikiem albo beneficjentem netto w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, czyli tego Next Generation EU. Nie są kwestie tego, czy kraj jest bogaty, czy biedny. To jest kryterium w polityce spójności, jak wiadomo. I w ramach składki członkowskiej w ogóle szerzej, zasilającej wieloletnie ramy finansowe. Tutaj w tym Funduszu Odbudowy bardzo ważnym, istotnym czynnikiem było to, jak państwo przeszło pandemię. Czyli kwestia ostatnich dwóch lat. One na tyle silnie wpływają, że sytuacja jest paradoksalna. Polska, która jest znacząco biedniejsza od takich krajów jak Włochy albo Francja, może być według obliczeń ekspertów niemieckich, podanych zresztą szeroko przez prasę niemiecką, pod koniec tej perspektywy finansowej płatnikiem netto do Europejskiego Funduszu Odbudowy. I to o tym mówiłem, mówiąc o pewnym zmianie trendu, że to nie tylko my jesteśmy przede wszystkim beneficjentem, bo jesteśmy zgodnie ze statystykami europejskimi najbiedniejsi, czy jedni z najbiedniejszych. Tak? Mówię o całym regionie Europy Środkowej już, nie tylko o Polsce. Ale w ramach tej innowacyjnej konstrukcji Europejskiego Funduszu Odbudowy kraje biedniejsze mogą być płatnikiem do krajów bogatszych, ale w tym w danym momencie w trudniejszej sytuacji pandemicznej. Tak? I dokładnie o tym mówiłem. Czy w związku z tym na przykład Polska w ogóle powinna uczestniczyć w Europejskim Funduszu Odbudowy czy nie? W świetle tego, że możemy dyskutować, czy to jest sprawiedliwa konstrukcja, ale szerzej, w sytuacji, kiedy ten Europejski Fundusz Odbudowy jest dla nas blokowany, no bo nawet pan Marcin powiedział o tym Krajowym Planie Odbudowy, który jest blokowany przez Komisję z przyczyn niezwiązanych wprost z tym, z konstrukcją tego dokumentu, tylko z przyczyn politycznych związanych, prawda, z praworządnością i supremacją prawa europejskiego.
Więc jeżeli ten fundusz jest blokowany, a my mamy być płatnikiem dla netto dla bogatszych krajów południa strefy euro, nie będąc w strefie euro jeszcze dodatkowo, czyli nie mając odpowiedzialności za to, co się dzieje ze strefą euro, tak jak na przykład powinny mieć taką odpowiedzialność Niemcy albo Niderlandy, bo to tak naprawdę te kraje powinny płacić, a nie Polska albo kraje spoza strefy euro z Europy Środkowej. Więc jeżeli dyskutujemy o tym całym pakiecie różnych kontrowersyjnych spraw, to fundamentalną sprawą jest to, czy Polska powinna partycypować w Europejskim Funduszu Odbudowy. Moim zdaniem jest to dla nas niekorzystne. W obecnych warunkach jest to dla nas niekorzystne. No ale to jest jakby osobna dyskusja. Jak pan profesor tłumaczy decyzję rządu, żeby partycypować? To znaczy, jakiego natomiast zabrakło im ekspertyzy? Ja mówię nie o decyzji rządu, tylko mówię o swojej opinii, tak? Ale no musiała być przecież jakaś podstawa. Wiem, że pan profesor też doradza między innymi prezydentowi. No jaka była podstawa w takim razie podjęcia decyzji o partycypacji, skoro pana obliczenia wskazują na to, że jest to skrajnie niekorzystny dla Polski ruch? Nie mówię o moich obliczeniach, tylko mówię o obliczeniach ekspertów niemieckich, ekonomistów niemieckich. No jeżeli Niemcy nawet mówią, prasie, że jest to skrajnie niekorzystne dla Polski. One są ogólnie dostępne w internecie. Chociażby w Deutsche Welle albo w innych tego typu periodykach niemieckich. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, jakby inną. Otóż w ramach pewnej technologii, bo tutaj była duża mowa o technologii, o transferach technologii, o tym, że myśmy musieli przyjąć pewne transfery, chcieliśmy je przynieść, one oczywiście są kosztowne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda. Tylko zwróćmy uwagę, jak zrobili swoją transformację ekonomiczną, modernizację technologiczną Chińczycy. Oni też przyjmowali kapitał zewnętrzny, korporacje, te technologie zachodnie i tak dalej. W tej chwili zbudowali własne technologie, które w niektórych dziedzinach są lepsze od europejskich, a nawet konkurują, być może są lepsze od amerykańskich. Jeżeli tak, to znaczy, że mając mniej więcej ten sam punkt startu co Polska, czyli wychodząc z głębokiego komunizmu i zapaści ekonomicznej, również technologicznej, potrafili przez te wszystkie dziesięciolecia tak zmodernizować swoją gospodarkę, że konkurują z najlepszymi. Czy polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa, polskie uniwersytety konkurują z najlepszymi? To jest moje pytanie. Czy być może, i to był sens mojej wypowiedzi, powinniśmy zacząć myśleć bardziej nie o tym, że jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na import technologii, ale włączyć się w procesy również integracji europejskiej po to, żeby one w większym stopniu produkowały naszą technologię. Jeżeli Francuzi mają pomysł nad europejską suwerenność technologiczną, myślą o tym, żeby francuskie korporacje generowały francuskie technologie i żeby na tym słono zarabiały, również dzięki transformacji klimatycznej, ale nie tylko, w przemyśle zbrojeniowym i sprzedając to uzbrojenie Polakom. Dlaczego my nie mamy takiego samego sposobu myślenia o integracji europejskiej jak Francuzi? To jest moje pytanie. Panie profesorze, to jeszcze może na koniec, bo już teraz chciałbym przejść do tej ostatniej rundy. Natomiast tutaj no, rzeczywiście trzeba przyznać, no, że polski rząd zaakceptował Fundusz Odbudowy i co więcej ogłosił go jako pewnego rodzaju sukces negocjacyjny. Więc tutaj no, ciężko jest w tym momencie właśnie podważać te decyzje. No i też nie da się ukryć, że no zgodziliśmy się na ten bardzo kontrowersyjny zapis, o czym też właśnie na łamach Nowej Konfederacji pisaliśmy, że jednak no, kwestia przestrzegania praworządności będzie mogła być w jakiś sposób weryfikowana, prawda? I będzie mogła być tą kwestią, która będzie przez Komisję Europejską oceniana i będzie powiązana z wypłatą środków finansowych. Więc no tutaj też w jakiś sposób musimy być świadomi tego, że taka decyzja została podjęta. A ja chciałbym już przejść do ostatniego pytania, ponieważ pomimo też tych różnic, które tutaj wybrzmiały, mam wrażenie, że wszyscy z Państwa zgodzili się z taką obserwacją, że Fundusz Odbudowy i te działania, które zostały podjęte w rezultacie pandemii, no spowodowały zacieśnienie integracji gospodarczej,
w ramach Unii Europejskiej. I moje takie pytanie na koniec tej dyskusji jest takie, czy właśnie pogłębienie integracji gospodarczej będzie nieuchronnie prowadziło do dalszej integracji politycznej, a być może w przyszłości także kulturowej. No ale na razie zatrzymamy się na tych kwestiach politycznych. Czy po prostu da się dalej w jakiś prowadzić niezależną politykę, będąc już tak mocno zintegrowanym gospodarczo? I tutaj pytanie do pani profesor. To znaczy ja powiem tak, ja uważam, że to już jest fakt. Tak, to już się wydarzyło. Tak jak w traktacie w Rzymie rzymskim z 1958 roku zakładaliśmy tylko stworzenie wspólnego rynku jako ten cel końcowy, tak już tak traktat Maastricht 1991 mówił o wspólnej polityce zagranicznej, mówił o współpracy w tych obszarach najbardziej wrażliwych, takich jak polityka imigracyjna, azylowa. I potem kolejne traktaty de facto dodawały w obszarach politycznych kompetencji Unii Europejskiej. Czy to wynikało z integracji ekonomicznej? Tak, na początku tak. Natomiast dzisiaj ta integracja polityczna przede wszystkim jest sterowana zewnętrznymi procesami globalnymi. To znaczy jest kryzys na Ukrainie, powstają jakieś zręby sankcji wobec Rosji po raz pierwszy. Jest pandemia, powstają jakieś zręby polityki zdrowotnej. Jest kryzys imigracyjny, powstają jakieś zręby polityki migracyjnej. To są procesy, które nie są popychane przez integrację ekonomiczną. Ona daje podstawy do pogłębiania integracji politycznej, ale ta polityczna integracja się dokonuje, ponieważ znów państwa członkowskie oczekują i wiedzą, że same nie są w stanie odpowiedzieć efektywnie na te zagrożenia, które przychodzą ze świata. W obszarze cyberprzestrzeni, w kwestii Chin, w kwestiach właściwie każdych dzisiaj działania wspólne państw członkowskich są bardziej skuteczne niż działania osobno. I te jedno podstawowe pytanie, myślę, bo tak jak pan Marcin bardzo słusznie zauważył, my w którymś momencie będziemy musieli się zmierzyć z pytaniem, również w tym obszarze polityki spójności, że staniemy się płatnikiem netto do budżetu unijnego. I trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ponad połowa państw Unii Europejskiej w tej Unii jest od wielu dekad, mimo że tym płatnikiem netto jest. Czyli jakby, czy są tak zupełnie nieracjonalni i nie dbają o swój interes, czy też jednak potrafią o ten interes zadbać i uważają, że integracja europejska daje tak różne inne korzyści, w tym też gospodarcze dla firm, ale również polityczne, że nawet jeżeli wpłacają one nieco więcej do budżetu, to samo członkostwo daje dużo, dużo więcej. Oczywiście można tę dyskusję przeprowadzić inaczej, można uznać, że Unia Europejska odbiera nam wszystkim suwerenność. Jak już wskazywałam na początku, to jest proces popychany przez państwa członkowskie, a nie przez instytucje unijne, które nie mają w tym obszarze kompetencji. Jeżeli poprowadzimy tę dyskusję z drugą strony, no to oczywiście możemy mieć taką sytuację, jak mieliśmy w Wielkiej Brytanii, tak? W której państwo członkowskie zdecydowało się wyjść z Unii. To też jest możliwe, to też jest opcja, to też jest na stole, tylko że może w przeciwieństwie do tego, co stało się wokół Brexitu, może naprawdę warto przeprowadzić prawdziwą analizę ekonomiczną, polityczną zysków i strat członkostwa, a nie opierać się na pewnych półprawdach, szablonowych hasłach, które doprowadziły do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I wbrew temu, co oczekiwano, Unia ani się nie rozpadła, ani procesy integracji nie spowolniły, tylko to, co dzisiaj, o czym rozmawialiśmy, widzimy dokładnie odwrotny skutek. Mhm. Dziękuję pani profesor. Panie doktorze, jak pan postrzega tą kwestię? Wiem, że to nie jest do końca jakby pana dziedzina specjalizacji, ta integracja polityczna, ale czy tutaj pan dostrzega taką potrzebę być może przeniesienia też kwestii właśnie decyzyjnych na poziom unijny i być może też zwiększania głosowania po prostu większością, ponieważ w wielu kwestiach gospodarczych jednomyślność nie zawsze jest osiągalna. Tutaj pytanie do pana doktora Sawulskiego, jeżeli mnie dobrze słychać. Przepraszam, bo słyszałem, że to jest pytanie do profesora Grasa, więc. Czy jeszcze raz mógłbym prosić o powtórzenie? Czy pana zdaniem właśnie ta
pogłębiona integracja gospodarcza no, będzie nieuchronnie zmuszała nas do też no, przenoszenia kompetencji w takich sferach czysto politycznych, prawda, na poziom unijny i czy będziemy musieli no, w kolejnych kwestiach jakby zgodzić się na głosowanie większością i odchodzić od tej zasady jednomyślności. Tak, no, wydaje mi się, że tu są dwie takie dwa fundamentalne obszary, o których już zresztą wspominałem, w których rzeczywiście ich rozwiązanie w zasadzie może się dokonać wyłącznie na poziomie co najmniej europejskim. I to pierwszy obszar to są podatki, oczywiście nie całe, ale wybrane aspekty opodatkowania, na przykład opodatkowanie dużych międzynarodowych korporacji czy firm cyfrowych, które jakby niemożliwe jest przypisanie jednoznacznej ich dochodu do określonego państwa. W związku z tym opodatkowanie musi być na poziomie jakimś ponadnarodowym. No i druga kwestia to jest polityka klimatyczna, która jednak klimat jest, nasza odpowiedzialność jest globalna za tą kwestię i rozwiązanie musi być także globalne. Więc wydaje mi się, że przynajmniej w tych dwóch obszarach ta integracja będzie zarówno gospodarcza, jak i polityczna silna. Trudno mi wyrokować, jak będzie w innych obszarach, bo to pytanie chyba bardziej do politologów. Mhm. To w takim razie kieruję to pytanie do pani Marty Makowskiej jako politologa, który zajmuje się właśnie integracją europejską. Dziękuję bardzo. Ja na wstępie się zgodzę z tym, co powiedziała pani profesor Pisarska, że wydaje mi się, że to pogłębienie się integracji politycznej wraz z integracją gospodarczą w pewnym sensie jest faktem. Jak popatrzymy sobie na fundusz odbudowy, to nie jest tylko instrument inwestycyjny, to jest emisja wspólnego długu w walucie euro. To ma kolosalne znaczenie tak naprawdę dla dalszej integracji, nie tylko stricte gospodarczej, ale właśnie politycznej. Bardzo też często, z uwagi na wyzwania, z jakimi Unia Europejska, ale też w sumie świat się mierzy, tak jak wspominał dr Sawulski, chociażby kryzys klimatyczny, bardzo ciężko, coraz ciężej rozdzielić jest w ogóle różne sfery polityki. Rzeczywiście Unia Europejska ma ambitną agendę, nie wspomnieliśmy o tym jeszcze tak dosłownie, ale to jest fakt, że Unia Europejska ma ambitną agendę w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw na przykład. W ciągu najbliższych 2 lat pojawi się szereg propozycji legislacyjnych w tym zakresie. To jest właśnie wynik też skomplikowanej sytuacji gospodarczej, tego coraz trudnego rozdzielenia miejsca generowania przychodów, tego kto tak naprawdę powinien czerpać z tego korzyści i w jakim zakresie. I to są próby, które w ramach integracji europejskiej, w ogóle rozumianej bardzo szeroko, są ciągle podejmowane nowe aspekty funkcjonowania, nowe aspekty regulacji, które są zwykle podejmowane poprzez propozycje legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ma też tutaj zakusy w zakresie, nie wiem, polityki społecznej. To tutaj na przykład jednym z takich tematów, którymi się w najbliższym czasie Komisja Europejska chce zająć, jest praca pracowników platform internetowych. To są nowe obszary, które są oczywiście nieprzewidziane w traktatach, no bo jakże miałyby być, skoro pojawiają się ciągle nowe wyzwania. I to są sprawy, które wykraczają i od tak naprawdę zdolności do osiągnięcia konsensusu pomiędzy państwami członkowskimi, pomiędzy państwami, pomiędzy Radą Europejską, na którą się składają państwa członkowskie, a Parlamentem Europejskim, bo to też nie jest monolit. Przecież w Parlamencie Europejskim mamy frakcje od skrajnej lewicy poprzez partie bardziej centrowe, aż po partie prawicowe. I zdolność do osiągania tego konsensusu w różnych dziedzinach będzie takim wyznacznikiem tego, jak bardzo ta integracja polityczna będzie postępować i w jakim kierunku. Więc to jest takie ogromne wyzwanie. A do tego jeszcze należy dodać, tak na zakończenie, że Unia Europejska w takim wymiarze, w jakim teraz funkcjonuje, gdzie dużą rolę odgrywa Rada Europejska, jest bardzo podatna na wstrząsy wewnętrzne w państwach członkowskich. To znaczy w zależności od tego, kto aktualnie rządzi w państwach, zwłaszcza w najsilniejszych państwach członkowskich, mówimy o przede wszystkim o Francji i Niemczech, to również ma kolosalne znaczenie
dla dynamiki integracji. Mhm. Dziękuję bardzo, pani Marto. I na koniec pan profesor Grosse, prośba o 2-minutową wypowiedź, ponieważ kończy nam się czas. Także czy ta integracja gospodarcza warunkuje integrację polityczną? Krótka odpowiedź, tak. I w trzech dosłownie bardzo syntetycznych punktach. Po pierwsze, mamy nowy instrument dyscyplinowania oponentów politycznych, czyli mechanizm warunkowości finansowej dołączonej do funduszy europejskich. Moim zdaniem ona nie jest tylko i wyłącznie związana z praworządnością, nie jest tylko i wyłącznie związana z przestrzeganiem wartości europejskich, ale sankcjonowaniem wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na politykę dyktowaną przez instytucje europejskie lub największe państwa członkowskie. To jest pewna nowa jakość właśnie w charakterze politycznym, mająca ułatwić centralizację zarządzania antykryzysowego w Unii Europejskiej. Druga rzecz. Głosowanie większościowe oczywiście premiuje największe państwa członkowskie. I konsekwencją takiego, a nie innego podejścia jest to, że to Niemcy i Francja decydują o kierunkach rozwoju, a inne kraje mogą się w mniejszym lub większym stopniu ustawiać w kolejce do Paryża i Berlina, prosząc o to, żeby uwzględnili nasze interesy. I oczywiście, jeżeli chcemy wzmocnić taką lokajską, bym powiedział, politykę po stronie średnich i mniejszych krajów, no to oczywiście trzeba zwiększać zakres większościowego głosowania. I wreszcie ostatnia rzecz. Zamiast przegłosowywania krajów, które nie chcą jakiejś tam formy integracji, przez te najsilniejsze i narzucania im pod hasłem praworządności kar finansowych, jeżeli nie chcą się integrować, lepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich, dla przyszłości Unii Europejskiej byłaby tak zwana zróżnicowana integracja. Jeżeli ktoś nie chce albo prosi o inną ścieżkę dojścia do wspólnych celów, lepiej się zdecydować na bardziej elastyczny sposób zarządzania niż na siłowe wymuszanie tej dyscypliny poprzez karę finansową. To nas prowadzi moim zdaniem tylko i wyłącznie do katastrofy, podczas kiedy większa elastyczność, wbrew pozorom, daje nam większe możliwości manewru i jest dobre dla Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja nie wiem, czy pani profesor tutaj chciała krótkim adwocem, ponieważ reagowała na wypowiedź pana profesora tak znacząco. Więc nie wiem, czy jeszcze. Ja tylko chciałam dodać, że w Radzie Unii Europejskiej, żeby przegłosować Francję i Niemcy, nie jest trudno, co pokazuje wiele głosowań z zeszłego roku i z tego roku. Więc mówienie, że nic nie da się zadecydować bez Francji i Niemiec, jest zwyczajną nieprawdą i jest straszeniem tym, że nie można żadnych decyzji podejmować. I znowu takie głosy podejmowane są tak naprawdę właściwie tylko w bardzo nielicznych gronach, bo większość państw członkowskich nadal, mówię, no widzi, że w Radzie... Pani profesor, a ja proszę podać przykład, bo ja nie znam takich przykładów. Ja chętnie po programie przekażę listę tych głosowań. Literatura pokazuje zupełnie coś innego. Pokazuje studentom na zajęciach integracji europejskiej. Szczególnie po Brexicie. Pomijając jeszcze to, że jest coś takiego jak blokująca mniejszość, tak? Jest coś takiego jak blokująca mniejszość, że można zablokować część propozycji mniejszościowo. Ale ona nie obejmuje przegłosowywania Francji i Niemiec. To jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe w praktyce. No, ja tylko podsumuję, że niewątpliwie bycie członkiem Unii Europejskiej też wiąże się z potrzebą budowania sojuszy właśnie na potrzeby głosowań w Radzie. Też tylko ostatnią rzecz powiem. Większość głosowań w Radzie się odbywa bez głosowań. To znaczy rozmowy są, aż osiągnięty jest konsensus. Rzadko tak naprawdę dochodzi w ogóle do głosowania, więc też znów pytanie, jak to się dzieje, że jednak wszyscy dochodzą do porozumienia, zgadzają się na fundusze odbudowy, zgadzają się na mechanizm praworządności, a potem twierdzą, że jest im odbierana suwerenność w obszarze, którym sami się na to zgodzili. Niestety, myślę, że jest to prawda do końca, pani profesor. Może ja proponuję jeszcze zorganizować drugą część tej dyskusji, ponieważ tutaj już czas nam się kończy i też musimy uwzględnić to, że dyskusja na temat integracji europejskiej do 1,5 godziny to i tak już jest bardzo, bardzo dużo. Ja chciałem bardzo podziękować Państwu za te głosy. Cieszę się, że dyskusja była emocjonująca i udało się tutaj różne perspektywy przedstawić.
Także dziękuję też Nowej Konfederacji za zorganizowanie tej dyskusji. Dziękuję Komisji Europejskiej za wsparcie tej dyskusji. I bardzo się cieszę, że podejmujemy takie tematy, ponieważ no, mam wrażenie, że w tym mainstreamie właśnie debata na temat przyszłości integracji europejskiej, na temat naszego miejsca w Unii Europejskiej, no, jest niewystarczająca, jest cały czas marginalizowana, a wszystko wskazuje na to, że właśnie rola Polski w Unii Europejskiej i to, w jaki sposób będziemy nasze członkostwo w Unii Europejskiej definiować, no, będzie znaczące i bardzo, bardzo, można powiedzieć, wpływające na to, jak Polska będzie się rozwijała w kolejnych dziesięcioleciach, także po pandemii. Także dziękuję Państwu serdecznie i bardzo mi miło, że mogłem poprowadzić tę dyskusję.